Dzień dobry. A dzisiaj, słuchajcie, mam pomysł na taki vlog z terenu. Po prostu też pisaliście, żeby wam pokazać jakieś różne ciekawe miejsca w Krakowie i nie tylko. Znajdujemy się w Nowej Hucie. Tutaj za moimi plecami jest Muzeum Czynu Zbrojnego. A ciekawostka jest dlatego, bo tutaj stoi czołg, który walczył, uczestniczył w działaniach wojennych w 1949 roku. Tam jest cała tabliczka, zniszczył jakieś inne czołgi, a cały pretekst do takiej wycieczki objazdowej troszkę po mieście, chociaż nie wiem, gdzie jeszcze dojedziemy, chcemy jechać gdzieś nad wodę przede wszystkim, to jest nasz gość, który odwiedził nas wczoraj, przyjechał z One Showers, to jest pan, który przyjechał z Francji, ale nie tak bezpośrednio. Aktualnie chyba jedzie ze Szwecji i gdzieś się kieruje w kierunku Chorwacji. Przejechał już 20 tysięcy kilometrów, więc zupełnie niezły wyczyn. Jeździ od stycznia, z tym, że zrobił krótką przerwę, bo był akurat we Włoszech, jak wybuchł cała ta akcja z koroną, więc wrócił na pewien czas do Francji. Jak się to wszystko uspokoiło, granice zostały otwarte na nowo, wsiadł na rower i pojechał dalej. A jakbyście szukali tego miejsca, to znajduje się na osiedlu Górali w Nowej Hucie. Tutaj macie tabliczkę. Jeśli się pomyliłem, to on walczył w roku 45, a ja chyba powiedziałem 49, oczywiście to moja pomyłka. Nowa Huta jest tak dużym osiedlem. Kiedyś to było osobne miasto. Tutaj można by zrobić cały vlog jedynie poświęcony Nowej Hucie, nawet całą serię vlogów. Nie będziemy tego robić teraz, po prostu przy okazji naszego gościa przejedziemy przez kilka takich miejsc. Jednym z ciekawszych miejsc to jest Zalew Nowochucki. To, co jest tutaj za mną. Zalew jest stary, ale te wszystkie rzeczy, które teraz tutaj widzicie, to są zbudowane na przestrzeni ostatnich kilku lat, między innymi ta tężnia. Kto z was oglądał vlog, jak przejeżdżaliśmy przez Ciechocinek, tam były takie wielkie, potężne tężnie ciągnące się na przestrzeni kilku kilometrów. Chodzi o to, że puszcza się solankę, ona przepływa jakby przez te rośliny, jakieś patyki, krzaki, nie wiem co to jest dokładnie, i część odparowuje wody na dole, uzyskujemy solankę bardziej stężoną i w ten sposób później można doprowadzić do tego, że się uzyskuje po prostu sól. No, więc też taka ciekawostka jest tutaj w Krakowie. Jest, słuchajcie, zbudowana mini plaża, także również można tutaj przyjść, wykąpać się, jeśli ktoś by miał ochotę. Ale myślę, że znajdziemy troszkę lepsze miejsce, ale to zobaczycie sami. Teraz wam pokażę niesamowite miejsce w Krakowie. Jesteśmy na Zakrzówku. Tutaj za mną jezioro. Ono powstało na skutek wydobycia. Tutaj był niegdyś kamieniołom. Wydobywali po prostu skały wapienne. Tam były później zakłady, które to przetwarzały. No i zostało takie wyrobisko. Ono z czasem zostało zalane wodą. Samo się zalało. Wody gruntowe. Jak jeszcze było tu wydobycie, to były stacje pomp, które na bieżąco tą wodę wypompowywały do Wisły. No ale jak się zaprzestali produkcji, no to też wyłączyli pompę. Woda doszła do góry. No i przez Krakowian jest to nazywane taka krakowska Chorwacja, ponieważ przypomina, jeśli chodzi o te skały, Chorwację. Nie wiem, bo nie byłem jeszcze na Chorwacji, więc przynajmniej tak słyszałem, że przypomina. No i mamy zamiar się gdzieś tutaj wykąpać. Nie wiem dokładnie gdzie. Ta plaża najprawdopodobniej jest płatna, ale może gdzieś uda się wejść tak zwaną ścieżką w jakieś takie miejsce dzikie. I to było fajne. Tu jest głęboko, woda jest ciepła i woda jest czysta. Także jednym słowem fantastyczne miejsce. No, udało się zejść. Jest piękne miejsce. Woda chyba nie jest zimna, ale zaraz spróbuję. Nie było łatwo, bo tu jest taka skała, po której trzeba zejść, ale przy brzegu już jest w porządku. Od razu jest głębina, także Dorenda tak, stąd... Tak, ja stoję na krawędzi skały. Dorenda stąd skoczy bezpośrednio. Tak. Spróbuję, no. Bo jest ślisko strasznie. No. Jaka woda? Ciepła? Super. Super?
Perfekcyjna woda. Zarąbista. Nie spodziewałem się, że jest tak cieplutka. A teraz spróbujemy się powspinać po tej skałce, chociaż kawałek, a potem wykonam efektowny skok. No to filmuj. Widzicie? Nie będę się wysoko. No, to jest bardzo efektowne. Za krucho. No bo taka jest droga w ogóle. Taka bardzo fajna, czysta woda tu jest. Zobaczcie, wszystko można widzieć. Kilka metrów. To płyń po okularki, po rurkę weźmiemy sobie. Dobrze. Co to za historia tej twojej maski? Kupiłam ją, jak byliśmy w Nuwejbie, drugiego dnia chyba, jak byliśmy w Egipcie, bo tam było, no tam akurat w tym miejscu może nie było nawet miało ładniejsze korale, ale ogólnie w Morzu Czerwonym są ładne korale. Rafa koralowa. No tak. Plan był taki, że pojedziemy tam w różne miejsca w Egipcie i potem wrócimy jeszcze nad morze do Dachaba. No tylko, że tam nie wróciliśmy, bo COVID i wcześniej wróciliśmy i nigdy jeszcze nie używałam. Tylko raz testowałam, po prostu tam parę metrów weszłam do morza, żeby zobaczyć, czy wszystko pasuje. Było w porządku, ale wtedy nie było pogody, akurat były za duże fale, za zimno już było i za późno. Więc teraz spróbuję. No to testuj. Zamiast w Morzu Czerwonym. Akurat woda jest trochę zabolona i nie za bardzo widać. A oddycha się dobrze? Tak. Tam jest bardzo dużo ludzi i o to chodzi, że tam kiedyś była baza nurkowa i ludzie tam przychodzili nurkować, można było butle nabijać, takie różne, ale potem jakoś to przekształcili w plac budowy i aktualnie niby tam chodzenie jest nielegalne, ale i tak jest bardzo dużo ludzi i ktoś tutaj nam powiedział, że niby się wchodzi nielegalnie, ale można tam wejść. No. Tylko, że jest masa ludzi. My jesteśmy w tym miejscu. I jak widzicie, na tym cypelku jest mało miejsca. Nie za bardzo można tam leżeć na ręczniku, ale za to no jest pięknie. Jest czysta woda, mało ludzi, naprawdę świetne miejsce.
Jeszcze na zakończenie pokażę Wam ostatnią lokację i potem już po prostu wracamy do domu. Wpadliśmy na Kazimierz. Aktualnie jesteśmy w miejscu, który nazywa się Plac Nowy, a przyjechaliśmy tu dlatego, bo tutaj za moimi plecami jest kilka miejsc, gdzie sprzedają zapiekanki. Wiecie, to są zapiekanki, ale tutaj mają naprawdę przeróżne smaki do wyboru. No, z każdych z tych punktów jest przynajmniej 10 czy 20 pozycji, od zwykłej prostej po jakieś zapiekanki góralskie, zapiekanki na ostro. Jest z czym wybierać. Ceny są w miarę umiarkowane, nie jest bardzo tanio, nie jest bardzo drogo. Ja zjadłem taką zapiekankę, która się nazywa podwójny ser czy dwa sery, ale była spora, jestem po prostu najedzony i kosztowała 11 zł, więc uważam, że to jest jeszcze za taką ilość w miarę przystępna cena. Można sobie pojeść i spokojnie do wieczora wystarczy. No, także słuchajcie, kończymy, wracamy na bazę. Z Wami się żegnam. Mam nadzieję, że vlog się podobał, a myśmy mieli naprawdę bardzo fajny, bardzo uroczy dzień. Szczególnie ten zakrzówek zrobił furorę. Woda była genialna. Trzymajcie się. Pa, pa.